przyrzekam na kobiety stałość niewzruszoną, nienawidzić ród męski, nigdy nie być żoną! Nienawidzić, tak, oprócz mego stryja i mego ojca. Morał tej opowieści, no to jest oczywiście, że miłość zwycięża. To jest taka siła, że potrafi przezwyciężyć właściwie każdą przeciwność losu. Miłość jest tematem wiecznym. Nigdy się nie zestarzeje, myślę, póki istnieje nasza cywilizacja. Nie, o przyczynie powie. Na co? Niech kocha, płacze, jęczy, kocha. Słuchaj, ona jest w typie ostra dziewczyna. W typie ostra dziewczyna. Lubi, wiesz? A ty trochę bardziej... Pomyślałem sobie, że chciałbym zrobić taką obsadę, no, najlepszą z najlepszych. Pomyślałem sobie, że to powinni być aktorzy znakomici. No i zaprosiłem właśnie takich aktorów, jakich zaprosiłem. Ewa Konstancja Błuchak, w Ślubach Panieńskich gram panią Dąbrujską. Wiejska cisza, a zwłaszcza w tej porze dla kogokolwiek przyjemną, być może. I owszem. To jest wybitna sztuka, której czas się nie ima, tak? Że to są... Tylko nasz kłopot chyba dziś polega na tym, że coraz trudniej nam jest wejść i uwierzyć, że jeśli poddamy się wierszowi, frazie i frazie Fredry, to generalnie większość sprawy będzie już za nas zrobiona, ponieważ to jest tak genialnie napisane, że cały problem i cała intryga właśnie siedzi w tym wierszu. Ja się nazywam Jakub Kordas. Mam przyjemność grać rolę Gustawa. Gustaw jest wesołym, żywiołowym, energicznym, lubiącym zabawę młodym chłopakiem, człowiekiem, który na pierwszy rzut oka można by się domyślać, mogłoby się wydawać, że miłości nie traktuje poważnie, raczej przelotnie, ale tak w głębi duszy on naprawdę chce się zakochać, chce kochać i być kochanym. Jaska, miałżeś jeszcze może dobranoc wszystkim powiedzieć dookoła? No, stryjaszku, nie zachmurzaj czoła. Leon Harewicz, mam przyjemność grać Radosta. Jest starszy pan, który ma poglądy takie bardzo, bardzo takie swoje i klasyczne. Jest to wujaszek głównego bohatera, który jest trochę łobuzem. I na tym polega problem, że ten wujaszek chce go utemperować troszkę w tej całej historii. Potem Leonardiego musisz, jakieś ściany mają uszy w tym dworku, dobra? Dzień dobry, ja się nazywam Masza Wągrodzka i zagram Klarę w Ślubach Panieńskich. Końcówkę musisz podbić trochę, żeby one usłyszały. Klaro! Och, słodki Jezu. Po raz pierwszy, drugi, trzeci. Na wezwanie takie dzielne, powtórzone po trzy razy. Klary wyobrażenie o miłości jest dosyć takie graniczne. Przynajmniej wydaje mi się, że ta wizja miłości, którą ona ma, nie podoba jej się. Ona jest oczywiście jeszcze taka trochę szczenięca, nastoletnia, ale też jej stosunek do tego jest pełen pasji, więc to się bardzo fajnie gra. Wydaje mi się, że jej się wydaje, że miłość to jest pewnego rodzaju klatka. Może złota, ale jednak klatka. Ona ma swoją wizję świata, swoją wizję, swój pomysł na życie i nie chce się dostosowywać do nikogo. Siatki, nie pigujcie moje dziadki, bo z miłością figlów nie ma, jak was złapie, to zatrzyma. Tak babunia nam śpiewała, ja uciekam, póki cała. Opowieść jest o tym, jak to rodzi się miłość. Ten magnetyzm serca powoduje, że ludzie, którzy są sobie pisani, się odnajdują. I to jest wielkie szczęście.